Ależ Kurde, jak wstyd. to było w Scooby-Doo? Wszystko przez te przeklęte dzieciaki. Nie, wścibskie tam było. Ukażę u was. Cipskie. Cipskie. Ukaże. Kaszył was tu kaszył. Ucięło. Wszystko przez te cipskie dzieciaki. Skończyliśmy tą grę, co my jeszcze w niej robimy? Nie wiem. Dobra, dobra, ale ten klucz mi się nie przyda chyba, tak? Może ci się przyda później. Może pozabierasz zwłoki swoich znajomych i... Weźmiesz łopatę, wykopiesz im grób. Można wrócić później do auta. No, mówię, no, zbierasz po prostu zwłoki znajomych i jedziesz z nimi. Hashtag nekrofilia. Taki hashtag daję do filmu. Czekaj, będę musiał sprawdzić w statystykach YouTube'owych, czy słowo nekrofilia jest popularne. Dobrze, YouTube mi mówi, że sam transmisji jest bardzo dobry. Bardzo dobrze. YouTube mówi, że stan transmisji jest bardzo kurwa dobrze. O, stara patelnia. Podoba mi się ta kropka na dole. Hot dog. O, kurczak teriyaki. O, mam szynkę. Mam chama. Co to jest? O nie! No myślałem, że ją prąd poraził. O kurwa. To jest gorsze niż typ z nożyczkami. I papuga. Nie, to zabije? No to wychodzi. Pryskaj mięso, bo śmierdzi i jeszcze się takie spryskane nada na grilla. Ta, nie ma co myć psitka, wystarczy go spryskać perfumami Chanel. Perfumy Fiutgazi. Wyciąg z fiuta. Kurwa, serio? W tym samym momencie? Nie, jesteśmy jacyś zgrani. No bo gramy razem, więc jesteśmy zgrani. Pierdalajcie. No kurwa. Nie, no nie wytrzymam tego zaraz. Jak ona chodzi. Jak to może być trudne, żeby w grze wejść w drzwi? Dobra, teraz mogę iść do łazienki i jak gościu wyskoczy z wanny, to wsadzę szynkę w odpływ i go wciągnie. Świeży podbyt. Okej. Chciałbyś. Gdzie jest kurwa telefon? Na górze? Na górze? Co ona odbierze i morderca powie... Pokaż dupę. Ona nie, na przyjemności po programie, a poza tym za darmo nie jestem streamerem, dupę pokazuję tylko za opłatą. Fotowoltaika nie odbieraj. Jeszcze tylko brakuje, żeby świadkowie Jehowi dzwonili. Teraz to nie fotowoltaika, teraz to dzwonią pompy ciepła. Ja dziękuję, ja już więcej ciepła w usie w mieszkaniu nie potrzebuję, naprawdę. Możesz powiedzieć, żeby się cmoknęli w pompkę. O! Jaki idealny timing! Wolgard, witamy. Jak się ciecił z White Day uśmiał. O, Lina, patrz ile przedmiotów. Czemu ona cały czas jest na czerwono, ten jej portret? Ale ona czasami się świeci na żółto. Czasami jej to schodzi, tylko nie wiem, poziom stresu. A w ogóle jak ona ma się uspokoić? What the hell? Jaki parkour? Teraz pewnie będzie tak, mogła. Tak, klikałem i nic nie chciała. No to jest tego typu rozgrywka. Musisz sprawdzić, żeby coś móc zrobić. Genialne. Byłem pierwszy, Azaria. I tam jest AK-47. Nie, ubrania. Czarną szmatę mam. Szatę znaczy się. Weź, bo nas zbanują. Mogę się przebrać za księdza teraz. Odprawię mszę Karłowi i mi odpuści. Egzorcyzmy. Egzorcyzm odprawię. gniazdo. 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 Zabiję mnie go? Nie można. Tak. Ty, nie wiem, co się wydarzyło. O, uspokoiła się. Uspokaja teraz? Ale co to mi daje niby? What the... Dobra, nie, co to jest za mechanika? Bo ona teraz sobie jak sobie siedzi i się nie rusza przez długi czas, to ona się uspokaja, czyli czyli ty po prostu nic nie robisz przez chwilę i ona usiadła? Czy jak to wygląda? Tak. No i teraz ona jest w ogóle zchillowana, nie? Ona sobie myśli, ty bym się zapaliła. Dobra, myślałem, że będziesz odbierał telefon, a tak to idzie się oddać. To idź. Au. Nie no, łysy się opierdala, tam słyszę go. Tam się szlaja po kuchni. Ty no zobacz, ona przebiegła kawałek, już ma na żółto. Co o co chodzi? To jest jej zmęczenie jakieś? Stamina. Jej psycha siada jak... To tak jak mi. Ja jak przebiegnę 100 metrów, to też mam, kurde, też mi psycha siada i potem do końca dnia się nie mogę uspokoić. Dobra, wkurwia mnie ten telefon, bo go nie ma nigdzie. Spray the motherfuckers. Kurwa, żeby one tak znikały i nie trzeba było sprzątać podłogi po tym, jak się wszystkie zabije. Będę by latało jak pojebane. Złoty klucz. Gdzie ty masz ten złoty klucz? Nie wiem właśnie. Halo? No jesteś, no.
Jestem. Nie, halo, gdzie mój złoty klucz? A. Ja, no się kurwa, boję, ja się boję o problemy techniczne, sorry. Ty wraca do nas po 2 miesiącach, mówi, ej, dawno was nie widziałam. O, widzę 3 suby więcej, ty chłopaki szalejecie. Dokładnie. No gdzie ona idzie, kurwa? Boż. Już widzę, kurwa, shorta z tej gry. Kurwa, gdzie idziesz? Ja pierdolę, to sterowanie mnie dobija. Ja pierdolę, kurwa. Ale cieszymy się, Azaria, że cieszysz się naszym szczęściem. Otworzyła, widzisz? Co to? Pani Mary Jane. Masz blanta? Jesteś bezpieczna, Yennefer. Jesteś bezpieczna, Yennefer. Kogo ty dubbingujesz? Wszyscy. Nie wiem. Wszystkich wyciągnę. Napijmy się. Też by tak zrobił. A chce mnie otruć? Ty, ona pewnie jest w zgodzie z Karłem. O, wypij to, właśnie. Zdrowie kudłate. No kurwa. A, czyli ma nie pić. Widzisz, słuchałaby się kudłatego i by przeżyła. Ty, Menela porwali. panie kierowniku. Odsłonię go. Panie kierowniku, daj pan na kepsa. A, mam kiełbę, ty. Zjadł mnie. Trochę więcej klaty i będzie 200 subów, no. Na 200 subów, kurwa, już gołej klaty. Tak blisko opadliśmy. Na 1000 subów to będzie co, bez gaci już? A ty nie siedzisz bez gaci na streamach? No dobra. Masz mnie. Masz kiełbę. Jezu, jak wpierdolił. A, to jest ten to właściciel... Jest Mr. Boroboro. Mr. Boroboro. Teraz to obserwujecie. Że niby co? Patrzę na ciebie spod gwiazd. Ruda. Yennefer? Jesteś bezpieczna. No tak, w klatce kurwa jestem. Lotte! Czekaj, otworzę to dla ciebie. Otworzę to Jezu. Dla ciebie. To miałeś jak mnie... Dla mnie się podoba. Nie pamiętam, jaka to jest gwara. Uciekaj, zanim ta nauczycielka cię zajebę. Ona z Karłem? Semi-transparent Ray Karzeł. Co się stanęło? Ale kurde, jak to było w Scooby-Doo? Wszystko przez te przeklęte dzieciaki. Nie, w Cipskie tam było. Ukażę u was. Cipskie. Ukażę. Kaszył was tu karze. Ucięło. Wszystko przez te cipskie dzieciaki. O! O kurwo! Ja pierdolę. Co to się dzieje? Nie wiem, to jest pojebane. Patrol. To jest wychowawczyni w poprawczaku? Chowa się w takim miejscu? O Boże. Nauczyciele gdy nie dostaną podwyżek. Ale strajk sobie wymyśliła. No nie, no mogę skipnąć te dialogi. Panie Boro, Boro, kiera teraz emetemeta, digę, digę, dinamer. Czy ona już zastrzeliła, tak? Super. Tak. Dobra, chowaj się jeszcze raz. Tym razem spierdolimy. Ukażę cię. Cipskie dzieciaki. Kurwa. Przyjęło się. Gdzie jesteś, Jennifer? Znajdę cię, kurwa. No, spierdalaj stąd. Idź stąd. No kurwa! Checkpoint, z którym nie da się nic zrobić. Dobra, zamknij mordę, możesz lej tę kiełbę. A może mam założyć szaty na siebie i ona pomyśli, że jestem bezdomny. Ruda! Wiesz, co mówią o rudych? Nie, będziesz zawsze mówił, jak będzie ruda w grze. Jak dach zardzewiały, to piwnica mokra. Tak, zawsze będę to mówił. To jest daddy's joke. A że ja powoli się czujesz takim tatuszkiem, to... Dobra, czy ty możesz iść w lewo? Ja wiem, że to nie jest zgodnie ze starymi grami, żeby iść w lewo. Schowaj się tam bezdomnym. Użyj go. No wiem, właśnie tak pomyślałem. Dawaj bezdomny, chodź tu. A czekaj. No kurwa, czy ona może się uspokoić? Co to jest? Nie wiem. Ona może... No weź gana! Nie, kurwa, nie zgadzam się z tym w tych jebanych grach i filmach. No. Ja pierdolę. Zabierz jej broń. Kurwa, ile shibitsu zajebałem w Forbidden Siren tylko po to, żeby im zostawić karabin. No. Nie no, to nie oczekuję jakiegoś Skyrima, żebym mógł każdą filiżankę podnosić, bo to w przygodówkach jest straszne, ale tak mnie denerwuje, jak ktoś obala mordercę na chwilę i nie jest w stanie mu wyrwać broni z łapy, nie? Kiedy on leży nieprzytomny. To jest tak kurwa głupie dla mnie. W ogóle jak ona ją przewróciła tą dechą, to ona już mogła ją zajebać tą deską. No. Dobra, niech ona shilluje. Nie wiem, co to daje. Czy ona może umrzeć na zawał w tej grze? Jak ja dzisiaj nie umrę na zawał przez tą temperaturę, to będzie dobrze. Ja też już w ogóle, żona się ode mnie odcięła, nie? Zamknęła drzwi i ma klimę, kurde. To ty to byś był, kurde, ty byś się dobrze nadał na hasło rozwódka. W
budka! Gdzie? Kurde, te korytarze są tak do siebie podobne w tej grze, że nie jestem pewien, gdzie jestem. Dobra, jebie to, że ona jest na czerwono. Kogo to obchodzi? Gdzie ten telefon? IKEA. Nie mogę z tego. Przez jedno dziobnięcie. Tak. Jedno dziobnięcie śmierci, dotyk śmierci. Papuga. Ale ona musi być kurwa paralitykiem, że ją zadziobała papuga. No, jest Wojtek, tak, jest kurde winowajca tego wszystkiego. Winowajca, no dokładnie. W końcu się pokazał. Jeszcze była opcja zagrać Simsy, ale no cóż. Tak, był taki pomysł. Podobno. Coś tu znalazłeś teraz? Ona teraz tutaj znalazła klucz, wcześniej to było puste. No, wcześniej to było puste. Spójrzcie kudłatego i łysego w Simsach, jakbyś przynajmniej wirtualnie możemy zamieszkać w domu streamerów. Dompa to streamerów w Simsach, kto to chce obejrzeć. Kto chce obejrzeć, łapka w górę. Polecam film Fenomena. Wiesz co, właśnie zanim zaczęliśmy grać, to gdzieś widziałem screenshota, gdzie był porównany właśnie wygląd bohaterki Clock Towera do tej z tego filmu. I rzeczywiście jest podobne, więc... To były jeszcze takie czasy, gdzie myślę, że twórcy mogli spokojnie zżynać z czegokolwiek innego, niby się nawet nie skapnął. No. Już uciekliśmy samochodem. Uparłem się, że jedziemy i pojechała. Kudłaty, jak to kudłaty stwierdził, mam w dupie wszystkich i wszystko, spierdala stąd. Dobra, jestem w jej... O, tu jest ten jebany telefon. O, wreszcie. Odbierz. Co tak do niej dzwoni? Co? What? Weź jak to odbierz, no. To dlaczego dzwoni? Nie da się odebrać tego, to musi tak kurwa dzwonić? Serio? Ja pierdolę. Ale mnie wkurwia ten telefon, ja jebę. Co to wymyślił, że się go nie da odebrać? Klucz pod kielonem. Tartarus Azaria, jak coś dodałem do obczajenia po streamie. Żeby już teraz się na tym nie skupiać, bo i tak mam wrażenie, że mnie kurde rozgrywka minęła trochę. Ta muzyka się tak ucina, że to jest śmieszne. Czyż tam wyleciała jakaś słoma, kurde, z głowy. Laura, to ty? Jaka słoma z głowy? To były włosy. A, to nie używała szałmy. Jak nie odblokujemy najlepszego endingu? Bo Laura nie żyje? To wszyscy nie żyją. Właśnie, ledwo co się zaczęło i dobra, co z tym słoikiem tutaj, swoją drogą? No mogę usiąść na nim, ale nie wiem. Czekaj, ona sobie odpoczywa. To trzeba speedrunować, żeby mieć najlepszy ending. No to idealnie dla kudłatego. Kudłaty jest no mistrzem speedrunu, słuchajcie. Zaraz skończymy, to będzie drugi najlepszy ending, a później będzie najlepszy ending. A potem, specjalnie kurwa włączymy stopper i damy na speedrun United. Kurwa, kto dzwoni? Ja pierdolę. Gdzie kurwa jestem? Ej, inna łazienka, ładniejsza. To damska. Zawsze damskie w szkołach były ładniejsze. Tak. Kobiety zawsze twierdzą, że a, ja tam nie widzę problemu iść do publicznej toalety. Bo nie już była w męskiej. Kot też cię zabije. 100%. 100% mnie zabije. No. No idę, no. No co mam zrobić, kurwa? Trzeba sprawdzić. Kici, kici, taś, taś. Ty, ale nie ma z niczym interakcji, no to tylko... A nie, nie. Co? Coś czym było? Nie wiem. Trzeba było go spyskać perfumami. On sobie tak po prostu siedzi? Jest? Wygląda... Jakby prysznic działał. No to... Podmyj pryskaj psiochę. Podmyj psiochę. Boże, jaki kulturny stream, family friendly. Ja już mówię, że no, nasze family friendly się nigdy nie zmieni. My powinniśmy to dodać taki hashtag. Family friendly. Dobrze, zmieniłem nam hashtag streamu na family friendly. Ja muszę iść po piwo. Znaczy, kole. Dobra, jebać, kurde, walimy tutaj alkohol i chuj. Powiedział pierwszy tekst łysego po wpisaniu tagu Family Friendly. Boże, miałem wrażenie, że mi się mózg smaży już przez takie gorąco. A ja tak samo. Ona coś powiedziała, jak tutaj weszła, że czuje, że ktoś ją obsługuje. Co to jest francuska lalka? Ale wpiszę frazę French doll, chociaż boję się, co mi wyskoczy. French doll. Podpowiadane hasła do tego? Plastic surgery. Azaria, weź mnie nie strasz. Co mi tu wejdzie? Nikt mi tu nie wejdzie, ej. O, cieplutko. Tak jest większa niż myślałem. Ale jestem w coraz większym szoku. Nie zabił jej ten kot, nie zabił jej clown. O, middle-aged woman decapitated?
Co? Nie, tam było depicted, czyli przedstawione. A, okej. Okay. Sorry. To friendly. Ta gra nawet nie jest taka straszna, przecież on ją nie przecina w pół ani nic. No nie, jest, nie właśnie, no nie, nic nie robi, on ją popycha nożyczkami, super. Jak jej się dom zawali na głowę? Nie, co oni mnie tak straszą na tym czacie, ty? Nie tutaj wiem. Ktoś mnie obserwuje, klaun cię zabije, spadnie. Czekaj, ci... Czekaj, powinienem napisać. Nawet. Nie straszyć kudłatego. To czy ja coś omijam? Już nie wiem. Omijasz życie. Grając w tą grę. Kurwa, czy ja stąd przyszedłem, czy nie? Czy ja tu byłem? Bierz ja cegłę i przyjeb, kurde, minimajkowi. Też bym się bał tej gry, jakbym w nią grał, mając 5 lat. Ta gra nie jest brutalna, tymczasem koleżanka, która spadła z drugiego piętra i została przebita nożycami. Nie, takie rzeczy widzę. Znalazł sobie partnera do poloneza na studniówkę. Może ona większość rzeczy komentuje trzema kropkami, no i co ja mam zrobić? Domyśl się! No to jest kobieta symulator. Klikasz w lewo, biegnie w prawo. Klikasz na przedmiot, ona domyśl się. Pierdolę. Taką mi bohaterkę daj. Ale nie możesz powiedzieć, że gra nie jest realistyczna. No każę z nożycami. Dobry jest. Każę? O kurwa. Jest! Na dół. Czyli na górę pójdź. No. A może to jest tam cały system tej paniki, że klikasz w lewo, ona biegnie prawo. A może? Ty. To by było fajne, gdyby to było mądrze. No, to nie takie głupie. No, a to zaraz możesz sobie usiąść na chwilę. Już cię nie goni. Ale co mi to daje? Weź to sprawdź w końcu. Joka rzeźnia. Tam rzeźnia. Parę nietoperzy. To jest rzeźnia od jego Osborna. Jest jak ta muzyka jest głośna, kto mnie goni? Czy ja się schowałem? Nawet nie wiedziałem, co zrobiłeś. To było niezamierzone. A jasne. Jezu, jak jest gorąco, nie mogę. No, ty może zrobimy takie na przykład 4 minuty przerwy na schłodzenie. Ty pójdziesz do pokoju z klimą, ja pójdę do pokoju z klimą. No i kto jest pierwszy? Bo się plany mi zmieniły, przepraszam bardzo. Nie, po prostu wyjąłem loda z lodówki i żarłem go stojąc centralnie pod klimatyzatorem. Spoko, ja poszedłem do pokoju, stwierdziłem, to może muszę sobie schłodzić dupę i wystawię ją do klimatyzatora. Może poza streamem co się dzieje po prostu. A to jest backstage. Grusił niczym ojciec po pracy, kurde. No, brakowało tylko właśnie butli browara w łapie. Chociaż nie, ojciec jak wracał, to zawsze musiał już wyjebać do sypu, żeby nie było, że pił. W drodze z samochodu na 5. piętro. Co to było słychać, przepraszam bardzo? To nie ja. O. No to chuj, nie weźmiesz tego i nie interesuj się, bo kocie mordy dostaniesz. Stare magazyny starego. Syrena w grze to symbol upływu czasu, jak dobrze pamiętam. Ja myślę, że syrena w grze to jest ten znak, żebyśmy zagrali w Forbidden Siren 2. Syrena! Pamiętam, to był sam początek naszego pierwszego odcinka Forbidden Siren, jak żeśmy włączali... Syrena! Dobra, to będzie straszne, polać ci. Dawaj, lej tę przepalankę. To był początek streama, tak? Bardzo możliwe. Początek streama, lej tę przepalankę. Lej 80%, family friendly. Boże, to jest zajebiste, wrzuciłem chyba 5 kostek lodu do kubka, zalałem zimną wodą, kurwa 3 minuty później nie ma lodu. Ja pierdolę, to się napił. Już teraz rozumiecie, czemu była zmiana nazwy, bo ja nie wiem, co się dzieje w grze i pierdolimy go. Ale to jest zajebiste, bo jak łysy grany, ja też nie wiem, co się dzieje w grze. Najgorsze jest to, że czym więcej pierdolimy głupot, tym nawet grający coraz mniej wie, co się dzieje w grze. Co cię przegapiło, Wojtek? Przerwa na schłodzenie dupy. Aż usiądę. A to ty nie, to ty grasz na stojąco cały czas? A podobno to jest samo zdrowie, te grać na stojąco, tylko musisz sobie... Musisz dodatkowe pieniądze wydać, żeby kupić sobie biurko, które możesz ustawiać, jaką wysokość chcesz. Tak, wydać na nasze zajebiste, proste biurko z siłownikami 4000 zł. Teraz musisz stać przy swoim biurku. Tak działa ekonomia, skurwysynu. Ejkon. Jajkon. Jajkon. Zagraj tam, kurwa. Lonely, I'm Mr. Lonely, I just wanna make you wet, 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 wet. Dramaturgia. O jest kurwa! Kto tak napierdala na fujarce? Ja teraz mogę robić bit tylko.
Może wreszcie obrączka mi się do czegoś przydała. Mogę zrobić bit. Moje uszy. Co to było? Nie wiem. Koneczny, jesteś w stanie słuchać po Smegnet normalnie po tym, jak ktoś mi powiedział, że słyszy tam Smegta. Skończyła się Smegta, sraj na podłogę Smegta, łazienka jest zamknięta. Wkręcił łysy. No nie! O! On się schował za zasłoną. Skorzysta z swojego pomysłu. Czekaj, mogę odpocząć? Posłuchaj sobie chillowej muzyczki, nastrój w kolorze orange. No i jak ona się, się męczy? Mam telefon. Nie, co się dzieje? Cześć do playa. Ja muszę sobie chyba mapę rozrysować tego domu, bo to jest tragedia. Uwaga, uwaga, kudła ty zaraz wejdzie w painta. Nie to... zmuszajcie mnie do tego. A to się kiedyś dobrze skończyło. Ale ile ja wtedy wypiłem? O kurwa! Co? Jak popierdziela? To jest. O. Okej. Myślisz, że on nie żyje? Na pewno. Do tego streama idealnie będzie wchodzić amarena morelowa dodatkowo ciepło. Weź mi nie rów smaka, Wojtek. What the fuck? Okej. Okay. Może to jest dla pizzy po prostu, wiesz? O kurwa! What the fuck? Jak zamknęło? Nieważne. Co z tym kurde słoikiem, który się stłukł, zanim na niego usiadłeś? Dobra, biegaj dziewczyno. Wiesz, kiedy też jest problem, że ona podnosi klucze i ja o tym, ja nie wiem, czy ja je mam, czy nie. No tak, ja właśnie... już nie pamiętam, co ja podnosiłem. Ten klucz, który masz w inwentory, to jest ten do samochodu, tak? No tak. Boże, nie wiem, co zrobić.